Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za kolejny dzień, który nam dałeś, za ten czas, Panie, modlitwy, za to miejsce, gdzie możemy się, Panie, gromadzić. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, które nam dałeś, aby było dla nas pocieszeniem, posileniem i drogowskazem. Panie, w Twoim słowie zawarte są same prawdy. Dziękuję Ci, że mogę je poznawać, że mogę się nimi, Panie, karmić i one rozświetlają, Boże, moje ścieżki. To wszystko, czym szedłem, było w ciemności. Ja sam byłem, Panie, w ciemności, ale Twoja łaska mnie dotknęła i Twoje słowo. Panie, Ewangelia Twoja uzdrowiła moją duszę. Panie, dziękuję Ci za to, że dzisiaj nie muszę martwić się w tym, że jestem w dolinie cienia śmierci, że zmierzam, Panie, ku rychłej zgubie, bo Ty, Panie, pokazałeś. Ty pokazałeś mi tą prawdę i okazałeś mi łaskę, że mogłem, Panie, zawrócić ze swojej obranej drogi i zobaczyć i zrozumieć, że to wszystko jest złe. Panie, to jest wielka łaska i wielka radość, że Ty mnie powstrzymałeś od dalszego kroczenia według swoich pomysłów. Bo jak czytamy w Twoim słowie, gdybym poszedł dalej, gdy straciłbym to życie, to i moja dusza byłaby zgubiona i szła na wieczne potępienie. I tak jak Ty mówisz, nie ma żadnej możliwości, aby kiedy człowiek umrze, mógł cokolwiek naprawić. Twoje słowo mówi, że nikt mu już nie pomoże. Nie ma takiej możliwości. Tylko w Tobie jest życie i Ty, Panie, oddałeś swoje życie za mnie, Panie. Ale też i zmartwychwstałeś. Dlatego jesteś żyjącym Bogiem, do którego mogę zwracać się, do którego mogę modlić się, który mnie też wypełnia. Bądź uwielbiony w tym wszystkim, przy Najświętszy Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę tego dostąpić. Dziękuję Ci, Panie, za zrozumienie tych prawd. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pochyliłeś się nade mną zwykłym, lichym człowiekiem i dałeś mi tą mądrość. Ale, Panie, tak jak też czytaliśmy, ta mądrość jest dostępna dla każdego. I dla biednego, nierozumnego, jak i bogatego i szczycącego się mądrością świata. Bo wszystko to, co mamy na tym świecie, Panie, w Twoich oczach jest niczym. I czy człowiek dobry, czy zły w swoich oczach, czy biedny, czy bogaty, każdy idzie na śmierć, biegnie do przepaści. Boże, ale Ty okazałeś tą miłość. Ty, Panie, stanąłeś i wskazałeś, że nie muszę ginąć, nie muszę iść na tą przepaść. Panie, mogę odrzucić swój grzech, mogę, Panie, zawrócić, mogę zwrócić swoje oczy na Ciebie i podążać za Tobą. A Ty mnie, Panie, poprowadzisz do pastwisk zielonych, do tych miejsc, Panie, gdzie mogę z Tobą przebywać, gdzie moja dusza będzie ukojona. Dziękuję Ci, Panie, że mogę tego doznawać już dzisiaj na ziemi. Kiedy człowiek umrze, nic mu już nie pomoże, ale kiedy, Panie, Ty staniesz i dasz życie, mogę z niego korzystać w tym momencie, kiedy się, Panie, z Tobą spotkałem. Mogę żyć życiem wiecznym już dzisiaj, Panie. I chociaż moje ciało umrze pewnego dnia, to wiem, że moja dusza jest zbawiona. Mój duch będzie z Tobą wiecznie, Panie. Bądź uwielbiony w tym wszystkim. Chwała Ci, Panie. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę tutaj stać, że mogę się, Panie, modlić. Za to, że, Panie, dajesz tą możliwość. Że, Panie, przekonujesz, że to jest dobre. Kiedy zaczyna się dzień od kontaktu z Tobą, kiedy cały dzień, kiedy otworzy się oczy, powierza się Tobie. I, Panie, Ty poprowadzisz mnie. Dziękuję Ci, że w tym wszystkim nie jestem sam. Że, Panie, wszystkim mogę dzielić się z Tobą. Ty bądź w tym wszystkim uwielbionym. Panie, prowadź nas w tej modlitwie, w tym, Panie, śpiewaniu pieśni Tobie na chwałę. Boże, bądź uwielbiony na tym miejscu, w naszych sercach, w tym czasie. Chwała Ci, Panie. Amen.